celem całego tego programu jest mówienie o dziedzictwie niematerialnym. A na Opolszczyźnie mamy dużo takiego dziedzictwa i jednym z nich jest umiejętność ręcznego malowania wzoru opolskiego. I w związku z tym nasza biblioteka wydaje książeczkę dla dzieci właśnie o wzorze opolskim. Premiera tej książeczki w naszej bibliotece już w najbliższy piątek, 27 września o godzinie 16. Książeczka jest przepiękna. A jej autorką jest Magdalena Szat-Skotak, już myślę taka dosyć znana opolska pisarka. A ilustracje do książeczki zrobiła Ewa Sumlińska, która jest członkinią Fundacji Opolskie Dziołchy i taką depozytariuszką dziedzictwa niematerialnego właśnie w województwie opolskim. To są dziewczyny, które kiedyś w naszej bibliotece pracowały, a jednocześnie żyją bardzo mocno folklorem, jest to im bardzo bliskie, więc przymierzając się do pisania tego projektu, ja od razu pomyślałam, że one będą idealnymi osobami do napisania i zilustrowania takiej książeczki. Mówię książeczki, ponieważ to jest książka przede wszystkim dla dzieci, myślę tak do 10 roku życia, ale to jest też taka duża dawka wiedzy, tak naprawdę myślę dla każdego mieszkańca województwa opolskiego. Co ważne, na końcu książki znajduje się posłowie, które napisała Beata Orel. Beata Orel to jest też pracownica naszej biblioteki, a jednocześnie pasjonatka twórczości ludowej i ona również po pierwsze w tej książeczce tłumaczy, opowiada o historii wzoru opolskiego, ale nie tylko, ponieważ ona w październiku będzie przeprowadzać warsztaty ręcznego malowania wzoru opolskiego w sieci naszej biblioteki, czyli nie tylko w gmachu głównym, ale też w naszych innych placówkach rozrzuconych po całym mieście. To będą zajęcia darmowe, natomiast będą na nie obowiązywać zapisy, więc już niedługo udostępnimy informacje o konkretnych terminach razem z numerami telefonów, więc można dzwonić i się zapisywać. Jeszcze co ważne, ten projekt ma działać tak międzypokoleniowo. W związku z tym przede wszystkim nasze działania kierujemy do dzieci, ale też i do ich babci i dziadków. Więc będzie bardzo miło, jeżeli na te warsztaty będą się właśnie zapisywać takie wielopokoleniowe drużyny i będą działać razem. No to na koniec nie sposób oczywiście nie zapytać o ten słynny wzór opolski, bo mamy skojarzenia z opolskimi niezapominajkami, mamy skojarzenia z Hebrami, mamy pewnie skojarzenia z kwiatami w ogóle, które przecież występują w kulturze i tradycji Śląska Opolskiego, na chociażby słynnych filiżankach. Jak zatem będzie ten wzór opolski pokazywany? Jakie się tam znajdą elementy na nim? Wzór opolski jest, można powiedzieć, książeczka, którą wydamy, ona ocieka tym wzorem opolskim. Jest to pięknie też przełożone w taki sposób, żeby było bardzo atrakcyjne dla dzieci. Wzór opolski na początku pojawiał się na kroszonkach, czyli na czymś bardzo kruchym, a w pewnym momencie zrozumiano, że to jest tak atrakcyjne, że warto to pokazywać też w różnych, innych miejscach. Mamy już przecież, czy to nawet biżuterię taką, a na warsztatach na przykład będzie się tworzyło taki wzór na workach bawełnianych. W związku z tym, jak dzieci zrobią sobie taki worek, ozdobią właśnie wzorem opolskim, a Beata Orel pokaże im, jak to zrobić, no to będą mogły ze sobą ten wzór opolski nosić częściej.